Hello everybody, z tej strony Radosław, jestem słynnym szlaksetterem. Wytyczam szlaki rowerowe, po których nigdy nikt nie będzie jeździł. No bo po co? A właśnie, bo ja nie wiem, czy ja na kartofliska tego nie dodam przypadkiem. Jeżeli to dodam na kartofliska, bo może tak się wydarzyć, to przy okazji zaproszę na swój drugi kanał rowerowy dla ambitnych kolarzy. Kanał o nazwie Burdel na kółkach, link w opisie. Dzisiaj kolejny niesamowity szlak. Jestem w Suchej Żyrardowskiej. To jak kiełbasa trochę się nazywa, nie? No i stąd sobie zacznę. Szlak derbów autostrady. Po polskim Wisconsin. Po gminie Wiskitki sobie pojeżdżę. No to wio! To jest miejscowość Jesionka. Tutaj kiedyś była drużyna piłkarska o nazwie Amator. Jak się Państwo wydaje, na jakim poziomie grał Amator? Podpowiem, że o mistrza Polski to oni się nie bili. A teraz co? W prawo będzie rakieta i cycki, o! Jedzie sobie człowiek spokojnie lasem, ale już tam słychać powoli to, z czego cała okolica słynie. Numer 8 szosą, jadą dniem i nocą, a muzyka w radiu napiszda. No proszę zobaczyć, jak tu ładnie. Trasa numer 8. Tu jakiś motor przede mną, bo wiadomo, że gmina Wiskitki teraz słynie ze sportów motorowych. O, co jest? Pewnie będzie chciał mi wpierdolić. Pokaż się. Proszę bardzo, słynny maniek z Wiskitek. To powiedz panie, co tu oglądać w tej gminie? Na Drzewicz sobie jedź, tam... Na co? Na Drzewicz. No. I tam ładnie? Nichuja, dom przy domu stoi. Miejscowość Miedniewice, jakieś opuszczone miejsce. Ja uwielbiam opuszczone miejsca, jak na porządnych kanałach, na których eksploruje się takie rupie ciarnie. Zajrzę do środka i wam pokażę, co tam jest. Niestety nie pokażę, bo zamknięte. Ta-da! Jesteśmy w Guzowie. Tak, w tym Guzowie. Stadion Guzowi ładny jest? No może i ładny jest, no. Zależy, no. Dzisiaj jest taki dosyć silny wiatr, więc idealna okazja, aby odpalić drona. Wczoraj go nabyłem i od razu miałem pierwszy lot. Całkiem udany, bo dopiero po 5 czy 6 minutach przypierdzieliłem w drzewo. O dziwo ten dron przeżył, więc nie jest źle. A teraz drugie podejście. No i były tu kiedyś meczycha, nie najgorsze. Bardzo urokliwe trybuny. Na nich z kolei się spożywało. Niemało swego czasu. To gdzieś wylądował, ale muszę jeszcze znaleźć gdzie. No gdzieś na tym boisku. Proszę bardzo, jest pierdzielony. Elegancko wylądowałeś, brawo. Gdybym teraz skręcił w lewo, to po linii prostej niedaleko mam do stolicy gminy Wiskitki, ale ja skręcę w prawo i pojadę sobie okrężnicą, bo ja lubię, jak mi okrężnica trochę popracuje. Oj tak, nie ma to jak jazda pod silny wiatr. Cyganka, dzień dobry. Cyganka ładna jest? Nie. No i się rozpadało w najlepszym momencie, przy wjeździe do Wiskitek. Welcome to Wiskitki, bienvenido a Wiskitki. No i jesteśmy w centrum wszechświata. Na stadionie Pogoni Wiskitki, w samym centrum polskiego Wisconsin. Piękny obiekt, z dołu to ja go widziałem wiele razy, ale dzisiaj zobaczymy, jak wygląda z góry. No i pełny sukces. No, gdzieś kurwa w tych drzewach jest ten mój dron. Nie wiem za bardzo co robić, stracił łączność i uderzył w drzewo chyba. Nie wiem czy on spadł gdzieś. Zostają te drony na drzewach czy spadają? No i nie uwierzycie, znalazłem go na ziemi. Proszę bardzo. I też pewnie nie uwierzycie, ale jest cały rozjebany. Więc miałem drona prawie 2 dni. Ale może chociaż nagrania się zachowały, zobaczymy. No i koniec pętelki. Trasa prosta, łatwa, przyjemna, bez przygód. Równo 50 km w zasadzie wyszło. Chyba to wrzucę na kartofliska, bo było bardzo piłkarsko. A jak ktoś chciałby poglądać podobne rowerowe wojaże, to ja zapraszam na ten kanał swój drugi, Burdel na kółkach. Dziękuję za uwagę.